Drugie pytanie będzie do Maksymiliana Wiewióra. Co? Do mnie coś mówiłeś? Drugie pytanie będzie... Głośniej musisz mówić, bo nie mówisz. Słuchaj, ja oczekuję od ciebie tylko odpowiedzi tak lub nie. Ty to jesteś taki, że wszystko potrafisz zepsuć. Nie było mi w tym miejscu, ale doszły mi takie głoski, że na poprzedniej gali na afterze dosypałeś coś komuś do drinka, pewnej kobiecie. Co ty pierdolisz, człowieku? Co ty pierdolisz, chłopie? Chciałbym usłyszeć od ciebie, czy to prawda, czy nie. Co ty, chłopie, pierdolisz? Czy nie? No kurwa nie, no co ty pierdolisz? Ale co ty kurwa za jakieś pomówienia pierdolisz, kurwa? Jakie pomówienia? Powiedziałem, no co, ci, co ty usłyszałem... kurwa pierdolisz w ogóle? Od kogo to słyszałeś? No słuchaj, jeżeli chcesz, możemy się wgłębić do tego... Wychodzisz tutaj jakieś kurwa pomówienia, pierdolisz kurwa z dupy? U nas, słuchaj, w kuluarach u nas między zawodnikami cały czas jest Adrian, odwiedzone, dlatego zadałem ci o to pytanie. A czy Adrian, masz jakby, są jacyś, nie wiem, czy świadkowie, czy dowody? Właśnie chciałem powiedzieć, bo... tak, mi nie było na fejmie. Bo ryzyko jest takie, daj mi tylko dokończyć, że jakby bardzo dużo osób nas ogląda, takie hasła bardzo łatwo się mogą przyklejać, więc pytanie, czy to jest poparte czymś oskarżenie. Jeżeli chcecie o tym głębiej do tego wejść, jak najbardziej możemy o tym porozmawiać. Tak, chcę porozmawiać, kto ci z tą osobą, którą no podobno dosypałeś coś tam do drinka, ale nie wiem, chłopie, czy to jest prawda. Ty jesteś kurwa jakiś odklejony. Nie wiem, czy to jest prawda, wiesz, no, Max, słuchaj. Testosteron. Nie wiem, czy to był testosteron, czy... Słuchajcie, czy ale bolon? Zostawmy, Adrian, jeżeli nie mamy jakby żadnych dowodów czegoś do przedstawienia, chyba, że coś znajdziesz... Ale wychodzisz tutaj, wiesz, i mnie pomawiasz. Nie, 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 ja ci tylko zadałem pytanie, czy no dobrze, to ale... Wiesz, zadajesz pytanie, kurwa, ono jest sugerujące, nie? Rzeczy, wiesz, o co chodzi, do kurwa, stary. No ale nie powiedziałem, że to zrobiłeś. Zadaj tylko pytanie, dobra, bo tyle ode mnie. Tak, skończmy ten temat, bo to jest niepotrzebne totalnie. Dobra. Słuchaj, jeżeli będziesz miał jakiekolwiek dowody, wrzuć je w sieć, kanały komentarzy zadbają, żeby ludzie je zobaczyli, a jakby póki co nie powinniśmy takich tematów. A my przejdźmy się do...